Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że podstawowe standardy funkcjonowania w społeczeństwie prawa są łamane i że rząd Donalda Tuska powinien podać się do dymisji. Rzecz niebywała. Po 1989 roku tego typu precedensu jeszcze nie było w Polsce. Jeśli dziennikarz ma wyjawiać swoje źródło informacji bez żadnego postanowienia prokuratury, bez czegokolwiek, to znaczy, że te podstawowe standardy są zwyczajnie w Polsce łamane. Ten rząd zwyczajnie nie jest w stanie sobie poradzić właściwie z niczym. Jeśli dzisiaj minister odpowiedzialny za służby specjalne jest podsłuchiwany, to znaczy, jakie jego jest zabezpieczenie dzisiaj w wielu różnych sytuacjach. Taka sytuacja miejsca mieć nie powinna. To pokazuje, że premier rządu, poszczególni jego członkowie rządu, mogą być szantażowani przez właściwie dzisiaj nie wiadomo kogo. Ten rząd naprawdę nie nadaje się dzisiaj do niczego, on niczego nie kontroluje. Ten rząd od dawna, jako Prawo i Sprawiedliwość, o tym mówimy, powinien już dawno podać się do dymisji. Dla polityków z lewej strony politycznej sceny afera taśmowa i akcja ABW w redakcji Wprost nie jest rzeczą bez precedensu, ponieważ według nich tego typu sprawy są w naszym państwie na porządku dziennym. Całe to środowisko tak zwane prawicowe jest po prostu skompromitowane. Oni nie potrafią nic przedstawić Polsce realnego. Jak jedni tęsknili za PRL-em, ale bez PRL-u, mówię tutaj o PiS, tak drudzy doprowadzili do tego, że na dziś nie ma niestety żadnej alternatywy politycznej. Według Łukasza Tyszlera, radnego z ramienia Platformy Obywatelskiej, nic wielkiego się nie wydarzyło. Nielegalne podsłuchy są karygodne, a uzyskane w ten sposób nagrania nie powinny być wykorzystywane w tego typu sprawach. Co do samej afery taśmowej, nie wiemy jeszcze wszystkiego. Nie mamy wszystkich materiałów. Ja byłbym skłonny do stwierdzenia, że właściwie nic wielkiego się tam nie stało, poza jedną rzeczą. Poza tym, że dowiedzieliśmy się, że były wiceminister Nowak faktycznie postępuje nieodpowiednio i prokuratura wszczęła postępowanie względem niego i pana Parafianowicza bodajże. I bardzo dobrze, że tak się stało. Takie rzeczy powinny być piętnowane. Sama rozmowa pana prezesa Belki z wiceministrem Sienkiewiczem. Nie znajduje tam w najmniejszym stopniu żadnych korupcjogennych czy negatywnych wątków. Uważam, że nagrywanie i podsłuchiwanie kogokolwiek z takim zamierzeniem udostępniania tego materiału jest karygodne i jest przestępstwem i powinno być tępione. Nie możemy żyć w państwie takim, że każdy z nas się będzie oglądał, czy ktoś go nagrywa, podgląda i za chwilę puści to do internetu albo podda redakcji. Wśród nagrań znalazła się również rozmowa wiceministra Stanisława Gawłowskiego z powiązanym z Platformą Obywatelską biznesmenem Piotrem Wawrzynowiczem. Głównym tematem rozmowy było kandydowanie ministra Gawłowskiego w wyborach do Europarlamentu. Z nagrania wynika również, że biznesmen i wiceminister rządu nie wierzą w polski system emerytalny i według nich najlepszym sposobem na pewną przyszłość jest inwestowanie w nieruchomości.